Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki, napisał Benjamin Franklin w liście do Jeana Baptiste Leroy w 1798 roku. Zdanie, które zapewne prawdopodobnie zna każdy. Mimo upływu ponad 200 lat nadal pozostaje aktualne. Ale w Polsce przyzwyczailiśmy się, że jeśli chodzi o podatki, to o ile są one właściwie pewne, to jednak niekoniecznie są proste. Przepisy zmieniają się praktycznie z roku na rok i ciężko za nimi nadążyć, a stopień ich skomplikowania i sposobów interpretacji doprowadził do łez niejednego księgowego. Ale mimo wszystko w tym materiale postaram się wam przybliżyć najważniejsze kwestie związane z podatkami w kontekście rynków kapitałowych, a w szczególności rynku Forex. Zapraszam do oglądania. Ale zanim zaczniemy na wstępie, muszę zaznaczyć, że nie jestem doradcą podatkowym, więc wszelkie informacje zawarte w tym materiale nie stanowią porady i nie należy ich tak traktować. Uporządkujmy sobie jednak najważniejsze informacje, tak abyście orientowali się w najistotniejszych kwestiach. Na początku śpieszę uspokoić, nowy Polski Ład nie przyniósł jakichkolwiek zmian w podatkach od zysków kapitałowych, więc nie zrobiło się nagle trudniej ani drożej niż było wcześniej. Okej, zacznijmy od podstaw. Ile wynosi podatek? Podatek od zysków kapitałowych w Polsce wynosi 19% i rozlicza się go PIT-em 38, czyli nie łączy się on z naszym rozliczeniem z tytułu umów o pracę czy innych umów cywilnoprawnych. Tak zwany podatek Belki, nazywany od Marka Mariana Belki, wicepremiera i ministra finansów w rządzie Leszka Millera, został wprowadzony tymczasowo, co pewnie już jest nam znane w ostatnich latach, w 2002 roku. Pierwotnie wynosił 20% i dotyczył tylko depozytów bankowych oraz lokat. W 2004 roku na mocy wejścia w życie nowelizacji ustawy obniżono go do 19%, ale objęto swoim spektrum także wszelkiego rodzaju papiery wartościowe i instrumenty finansowe, czyli też kontrakty terminowe czy CFD dostępne u brokerów Forex. Jak się go liczy? Jeśli w danym roku zarobimy 100 tysięcy złotych, to płacimy z tego tytułu 19 tysięcy podatku. Proste. Zyski z tego tytułu nie są objęte także programami podatkowymi czy kwotami wolnymi od podatku, czyli nie ma znaczenia, czy zarobimy 100 milionów, czego wam oczywiście życzę, czy 1000 zł, danina to zawsze 19%. Jak rozliczyć taki podatek? O ile na przykład przy lokatach bankowych czarna robota jest wykonywana przez bank, co oznacza, że podatek jest pobierany i rozliczany w momencie, gdy następuje wypłata odsetek, o tyle przy papierach wartościowych jest już trochę inaczej. Jeśli korzystamy z usług Polskiego Domu Maklerskiego, to na mocy ustawy jest on zobowiązany, aby dostarczyć każdemu swojemu klientowi PIT 8C do końca lutego za rok ubiegły. To dokument, który zawiera potrzebne do rozliczenia podatku informacje, czyli przychód i koszty uzyskania przychodu. Taki sam dokument jest wysyłany zarówno do nas, jak i do naszego urzędu skarbowego, dlatego warto zadbać, aby nasz dom maklerski był w posiadaniu aktualnych danych dotyczących naszego miejsca zamieszkania i naszej skarbowki. Warto także pamiętać, że jeden PIT 8C dotyczy jednego domu maklerskiego. Jeśli prowadzimy więcej kont w różnych instytucjach, to dostaniemy więcej takich PIT-ów. Również trzeba wiedzieć, że PIT 8C nie jest składany w naszym imieniu i nie stanowi zamknięcia tematu, tylko informacja dla nas, na podstawie której możemy przygotować nasze rozliczenie. PIT 38 składamy tylko jeden, więc jeśli dostaliśmy kilka PIT-ów 8C, to te wartości do rozliczenia musimy zsumować. Następnie, kiedy płacimy podatek Belki? Tak jak wcześniej wspomniałem, przy lokatach bankowych i depozytach dzieje się to samoistnie w momencie wypłaty odsetek. W przypadku wszelkiej maści papierów wartościowych należy uregulować należności do końca kwietnia roku kolejnego. Czyli za transakcje zrealizowane od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku podatek musimy zapłacić do końca kwietnia 2022 roku. Trzeba pamiętać, że istotny jest moment nie otwarcia pozycji, a jej zamknięcia, co oznacza, że jeśli zamkniemy pozycję 31 grudnia 2021 roku, to rozliczamy ją do końca kwietnia 2022. A jeśli zamknięcie nastąpi 1 stycznia 2022, to musi ona zostać ujęta w zeznaniu w 2023 roku. No dobrze, ale co w sytuacji, gdy korzystamy z usług zagranicznego brokera, który nie wystawia nam żadnego PIT-u? Czy skoro nasz zagraniczny broker nie wysłał PIT-u 8C, to może jednak nie musimy płacić podatku? No, nic z tych rzeczy. Według ustawy mimo wszystko mam obowiązek zapłacić podatek zgodnie z naszą rezydencją podatkową i zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, niezależnie od siedziby brokera. W takiej sytuacji rozliczenie pozostaje tylko i wyłącznie na naszej głowie. Aby to zrobić, musimy posiadać historię transakcji z platformy za dany rok. Możemy wygenerować ją sobie z platformy transakcyjnej, a jeśli jakimś sposobem nie mamy takiej możliwości, to trzeba ją uzyskać, kontaktując się z naszym brokerem, aby ją nam dostarczył. Przychód stanowią wszystkie nasze transakcje zakończone zyskiem, dywidendy, dodatnie swapy i tak dalej. A koszty uzyskania przychodu? No oczywiście pozycje zakończone stratą, prowizje, ujemne swapy i inne opłaty, które ponieśliśmy w obrębie naszego konta inwestycyjnego. Z różnicy obu skumulowanych wartości utrzymują nasz wynik finansowy, czyli zysk lub stratę.
Sytuacja jest stosunkowo prosta w momencie, gdy nasze konto prowadzone jest w złotówkach. Komplikacje zaczynają się, gdy mamy rachunek w walucie obcej, jak na przykład dolar amerykański czy euro. Na przestrzeni lat pojawiło się na tym polu trochę wątpliwości i różnych interpretacji, ale najbardziej powszechną metodą jest przeliczenie każdej zrealizowanej transakcji z waluty obcej na PLN po kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego jej zamknięcie. Co to oznacza? Jeśli w dniu 20 kwietnia zamknęliśmy pozycję na euro-dolarze z zyskiem 100 euro, to powinniśmy przeliczyć ten zysk na złotówki po kursie NBP z dnia 19 kwietnia. Ogólnie rzecz biorąc, sam proces nie wydaje się być aż tak skomplikowany, prawda? No problemem może okazać się jego skala i żmudność, bo o ile kilka pojedynczych obliczeń to nie problem, to przy 100, 200 czy 5000 transakcji można postradać zmysły. Ale i na to jest rada. Z pomocą przychodzi program Podatek Forex Club. Co do takiego pytacie? No, to aplikacja stworzona przez nasz zespół, która ma rozwiązać definitywnie problem rozliczeń od zagranicznych brokerów. Obsługuje wszystkie waluty, przelicza nieograniczoną liczbę transakcji oraz współpracuje z najważniejszymi platformami transakcyjnymi, takimi jak MetaTrader 4 i 5, JForex czy CTrader. Jak działa program Podatek? Wystarczy, że załadujemy do niego historię transakcji oraz kursy NBP, a cała brudna robota zrobi się sama. W styczniu 2022 roku trwały końcowe prace nad wersją 8.0, która przynosi szereg nowych funkcjonalności, dlatego w zależności od tego, kiedy oglądacie ten film, aplikacja ta może już być dostępna. Link do szczegółów programu Podatek znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Ale okej, lecimy dalej. Czy trzeba zużyć PIT w przypadku straty? Więc według ustawy jest obowiązek złożenia zeznania, mimo tego, że nie zarobiliśmy. Mimo wszystko warto to zrobić. W każdym z 5 lat podatnik może rozliczyć do 50% wykazanej wcześniej straty. Oznacza to, że podatnik stratę będzie rozliczał najkrócej przez 2 lata, a najdłużej przez lat 5 po roku jej wykazania. Czyli strata w tym roku może zmniejszyć nam podatek w roku przyszłym, o ile wykażemy zysk. Co jeśli nie planujemy już nigdy inwestować? No i tu przypominamy o ustawie, która i tak mówi, że PIT należy złożyć. Odsetek karnych od straty raczej byśmy się nie spodziewali, ale kara grzywny jest oczywiście możliwa. No dobrze, kolejna kwestia to co z kryptowalutami? Patrząc pod kątem rozliczenia podatku, na nasze szczęście brokerze Forex oferują nam możliwość handlu nie na klasycznych kryptoaktywach, a na kontraktach na różnice kursowe, które są o nie oparte. Czyli kupując Bitcoina w Tickmillu, tak naprawdę kupujemy kontrakt CFD z ekspozycją na ten token. Różnica polega na tym, że nie możemy zakupionego BTC przesłać na portfel zewnętrzny, czy też zapłacić w nim w sklepie akceptującym płatności krypto, możemy jedynie zarobić lub stracić na realizacji tej transakcji po określonym kursie. Tym samym jest to w świetle prawa taka sama transakcja jak na przykład pozycja na indeksie DAX i tym samym rozliczamy ją tak samo. Pamiętajcie, jeśli jednak macie wątpliwości jak należy dokonać obliczeń, najlepiej skontaktujcie się z doradcą podatkowym lub poproście o interpretację swój urząd skarbowy. To z pewnością pozwoli uniknąć wam jakichkolwiek błędów. Na koniec jeszcze kilka słów o tak zwanym CRS, czyli Common Reporting Standard. Jest to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujących instytucje finansowe na całym świecie. Został on opracowany przez OECD jako podstawa dla automatycznej wymiany informacji o zagranicznych klientach, rezydentach podatkowych prowadzonej między organami podatkowymi. Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, bank czy też dom maklerski, broker czy inna instytucja finansowa przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient. CRS obowiązuje od 2017 roku i swoim zasięgiem obejmuje także rok 2016, a lista krajów, które uczestniczą w tym systemie jest naprawdę długa. Dlatego możemy zakończyć ten odcinek tym samym cytatem, że na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.